Henryk Sienkiewicz. Rodzina Połanieckich. Połaniecki, wracając do domu, spostrzegł, że marynia zajęła już wcale niepoślednie miejsce w jego duszy. Prawdę mówiąc, nie mógł prawie o czym innym myśleć. Miał jednak współcześnie poczucie, że ten stosunek zaczął się w warunkach niepomyślnych i że lepiej byłoby wybić sobie z głowy tę dziewczynę, póki jest jeszcze czas po temu. Jako człowiek duchowo raczej tęgi niż słaby, nieprzywykły oddawać się marzeniom, dlatego tylko, że są miłe, postanowił trzeźwo ocenić położenie i rozważyć je ze wszystkich stron. Panna. Posiadała wprawdzie wszystkie niemal te warunki, których wymagał od przyszłej swej żony i nadto przypadła mu osobiście do serca, ale posiadała przy tym i ojca, którego Połaniecki już nie znosił, a oprócz ojca prawdziwe brzemię pod postacią krzemienia z przyległościami. Zdawało mu się, że podniesiono przed nim jakąś zasłonę przyszłości i pokazano, co by być mogło. Potem spuszczono ją nagle i życie jego wracało na dawną drogę, nie prowadzącą ostatecznie do niczego, a raczej prowadzącą do pustkowia. Połaniecki czuł, bądź co bądź, że robienie pieniędzy może być tylko środkiem. Poza tym zagadka życiowa winna być inaczej rozwiązana. Miał owszem mniej więcej uświadomione poczucie, że życie, jakie ono jest tajemnicze, czy nie tajemnicze, musi być wypełnione szeregiem prac i czynów. Sądził, że jeśli jest niepodobieństwem odpowiedzieć sobie na rozmaite dlaczego, to jednak należy coś robić. Sam czyn bowiem może być do pewnego stopnia odpowiedzią. Cóż pozostaje? założenie rodziny i praca społeczna. Jedno i drugie musi być jednak do pewnego stopnia prawem natury ludzkiej i jej przeznaczeniem, gdyż inaczej ludzie nie żeniliby się i nie wiązali w społeczeństwa. Tego rodzaju filozofia, popierająca rozumowo męskie instynkta połanieckiego, wskazywała mu małżeństwo jako jeden z głównych celów życia. Jego wola była od dawna napięta i zwrócona ku temu właśnie celowi. Przez chwilę panna Marynia wydała mu się być ową przystanią, do której okręt w noc pochmurną zmierza. Teraz więc, gdy sobie wyrozumował, że światła tej przystani nie dla niego były zapalone, że trzeba płynąć dalej, zacząć na nowo żeglugę po nieznanych morzach, ogarnęło go uczucie i zmęczenia, i żaru. Ale własne rozumowania wydały mu się logiczne i wrócił do domu z ustalonym prawie zupełnie przekonaniem, że jeszcze nie ta i jeszcze nie tym razem. Nazajutrz, poszedłszy na obiad, znalazł w restauracji Waskowskiego i Bukackiego. Po chwili nadszedł też i Maszko ze swoją twarzą aroganta, długimi faworytami, monoklem w oku, wypiekami na twarzy i białą kamizelę. Po powitaniu wszyscy zaczęli wypytywać się Połanieckiego o wyprawę do pławickiego w części bowiem wiedzieli, dlaczego panie nastawały na jego osobisty wyjazd, a oprócz tego znali pannę Puławicką od pani Emilii Chwastowskiej. Po wysłuchaniu opowiadania, przezroczysty jak sewerska porcelana Bukacki, rzekł z właściwą sobie flegmą. Więc wojna... To jest panna, która działa na nerwy, i teraz spora byłaby o nią uderzyć. Kobieta na kamienistej drodze łatwiej przyjmuje ofiarowane sobie ramię niż na równym gościńcu. To jej podaj, rzekł z pewną niecierpliwością poaniecki. Widzisz, mój kochany, są trzy przeszkody. Naprzód jeszcze bardziej działa mi na nerwy pani Emilia. Powtórę, nie mam co rano ból w szyi i tylnej części głowy, co zapowiada chorobę mózgową. A po trzecie, jestem goły. Tymczasem Maszko wydobył z bocznej kieszeni surduta cygaro, przygryzł, koniec i zwróciwszy się do Połanieckiego rzekł. Słuchaj, Stasiu, czy byś ty... Sprzedał tę sumę, którą masz na krzemieniu? Stanowczo, dlaczego pytasz? Bo ja bym może reflektował. Ty? A tak. Wiesz, że często reflektuję tego rodzaju interesa. Możemy o tym pogadać. No, dziś na pewno nic ci nie mogę powiedzieć, ale jutro każę sobie przysłać wykaz hipoteczny krzemienia. I powiem ci, czy rzecz jest możliwa. Może po obiedzie przyjdziesz do mnie na kawę? Prze, coś ułożymy. Dobrze, jeśli co ma być, wolałbym, żeby było prędko, bo jak się tylko załatwię z Bigielem, chciałbym wyjechać. A dokąd się wybierasz? spytał Bukacki. Nie wiem. W mieście za zanadto już gorąco. Gdzieś do drzew, wody. Także stary przesąd, rzekł Bukacki. W mieście zawsze po jednej stronie ulicy jest cień, czego nie ma na wsi. Chodzę sobie cienistą stroną i jest mi dobrze. Dlatego nigdy w lato z miasta nie wyjeżdżam. A, profesor, nie wybierasz się gdzie? Spytał Waskowskiego Połaniecki. Owszem, pani Emilia. Namawia mnie do Reichenhall. Może się i wybiorę. A to jedźmy razem. Pff, nie wszystko jedno, dokąd pojadę. Lubię Salzburga, przy tym miło mi będzie zobaczyć panią Emilię i Litkę. Bukacki wyciągnął swą przezroczystą rękę, wziął wykałaczkę z kieliszka i wykałając zęby, począł mówić swym zimnym i obojętnym głosem. Wle we mnie tak wściekła burza zazdrości, że i ja gotów jestem jechać z wami. Połaniecki strzesz się, żebym nie wybuchnął jak dynamit. Było coś tak zabawnie przeciwnego między słowami a tonem Bukackiego, że Połaniecki począł się śmiać, po chwili zaś odpowiedział. Do głowy mi nie przyszło, że można się zakochać w pani Emilii. Ale dziękuję ci za ideę. Biada wam obojgu, odrzekł Bukacki, wykałając zęby.